Jestem gotowy. Hej siemano, ja jestem Remek i witam was dzisiaj w długo oczekiwanym już gameplayu GTA 5. Mordeczki wy moje. Dawno nie było GTA 5, ja wiem. Ja to wszystko wiem. I nie wiem czy pamiętacie, zanim zagramy, ale rozdawałem klawiaturę w ostatnim odcinku z GTA 5. Do wygranego się skontaktuję. Telefony, nie dzwońcie mi teraz, ja teraz nagrywam, halo. Tak, słucham. Cześć, nagrywam GTA 5. InTouch, no, oddzwonię ci po nagrywce. Dobra, hej. Yo. Przepraszam. Biznesy. Moi drodzy, wracając do tematu. Lester, zaraz. Mam nową klawiaturę do rozdania. Znów mnie Roka tutaj dla was chcę udobruchać. Mam tym razem Skeltera. Zajebista klawa, bo można sobie telefon sadzić i inne jakieś duperele tablety. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Darek. Bo w ogóle znacie Darek, znaczy jeszcze nie wiecie, że tak się Darek nazywa, ale to jest Darek. Darek liczy subskrypcję. A propos subskrypcji i klawiatury, żeby wygrać tą klawiaturę, like, subskrypcja i komentarz, moi drodzy. I jesteśmy w domu. Z ekipą moją, Rezigiusz Crew, umówiłem się na granie. O, no tam moja kochana Kruma czeka. Kruma. Umówiłem się na granie z ekipą, ponieważ jest dużo dodatków w GTA 5 teraz nowych i fajnych trybów, które można ograć. Lester, get the fuck out. No i planowałem, no ziomek, ja się to do ruchu włączam, spadaj. No i planowałem sobie poćwiczyć, no, ponieważ przyznam szczerze, że rzeczywiście w te GTA ostatnio długo nie grałem. I chciałbym poćwiczyć, może nie poćwiczyć, ale przynajmniej sobie przypomnieć, jak to wszystko tu się robiło. Bo jestem taką kozą, że rzeczywiście pozapominałem tego wszystkiego. Może niekoniecznie jazda autem, bo to jest coś, czego się nie zapomina w realu, jak i w grach komputerowych. Chociaż, czy w grach komputerowych to zaraz się okaże, czy rzeczywiście nie zapomniałem. Ale z pewnością musimy sobie kupić nową broń, wyposażyć się, sprawdzić jak z naszym mieszkańkiem, czy w ogóle nam go nie zarąbał. Troszkę poboczem, troszkę driftem, ale jedziemy dalej. Znając tą... Lester! Nie interesuje mnie, synek, twoje lesterowanie teraz. Wiedząc, że jesteśmy troszeczkę daleko, po drodze sobie zahaczymy o sklep, który jest po drodze, więc po co to oznaczać? Oznaczymy sobie nasz domek i po drodze sklepy z bronią, ponieważ chciałbym sprawdzić, czy jest coś nowego do zakupienia. No i chciałbym też zrobić sobie nowy outficik. Bo outficik też się przyda. Trochę ma fashion, ale trzeba, czasem trzeba. Pierw obrabujemy sklep, by się nachapać hajsem, do którego nie potrafię wejść. Czekajcie, gdzie tu jest zjazd? Tu jest gdzieś zaraz pętla chyba, o. Ale poślicki panie, normalnie jak kupra. Ja wiem, że tego GTA ostatnio nie było, musicie mi wybaczyć, bo jakoś taki miałem okres, kiedy jakoś mi się nie chciało grać. Nie chciałem tego też na siłę nagrywać, musicie mnie zrozumieć. Z pewnością nagram o tym pogaduchy, o tym co się ostatnio w moim życiu działo i czemu tego gamingu zabrakło, czemu było więcej vlogów. Come in, zaraz powiesz mi synek, not come in because you are really bad person. Don't hurt me, but I must hurt you. Już policja jedzie, ale to jest standard. I poza tym, że zarobiliśmy tylko pieprzone $300, serio? Co ty tutaj już? Wow, ej. Ziombel, zostaw mnie, hej. Ja ci nic nie zrobił. O Jezu, tu już pały jadą. No to fajnie. Ała. Ty jesteś ze mną, czy nie? Zostaw mnie, panie. Nie wiem czemu, ale uwielbiam potrącać ludzi w w GTA 5. To jest niesamowite. Zawsze jak jeżdżę z przyjaciółmi samochodem i na przykład jest jakiś rowerzysta przed nami na pasach przychodzi albo coś i muszę zwolnić i zatrzymać, zawsze się śmieję i mówię, ej, tam wiecie, mój kumpel, na przykład Marek albo Kuba, 100 punktów za rowerzystę. A oni tak patrzą na mnie, ale o co chodzi? Ja mówię, GTA 5, za 3 gwiazdki. zawsze się coś takiego bawię, gdy jeżdżę samochodem po realu, ale trzeba odróżnić te dwa klimaciki, bo jak się już tą osobę przyjedzie, to można mieć, mówiąc brzydko, przesrane. Mówiąc ładnie, przesrane. Brzydko to by można było powiedzieć inaczej. Wiem, jestem zajebistym kierowcą. Ja nic nie mówiłem na początku odcinka wcale, ale wylądował na 4 kółkach. Niczym kociak na 4 łapach. Niestety, ale policja nas znaleźć. What the fuck? Zawsze pamiętam, jedyne co mi się kojarzy właśnie z Krumą, to, że tym samochodem nie da się jeździć po terenach, bo ona tak się ślizga jak porąbana, że to się nie mieści w głowie po prostu. A, myślałem, że się zmieszczę. Nie tym razem. Za wąską i za ciasną. Dobra, wracając do tematu. Ten pościg fajnie byłoby rzeczywiście zgubić, tyle że tu jest wszędzie są pały i trochę ciężko. A coś co chcę zrobić, to jeszcze skoczę do tego sklepu z bronią, właśnie, zanim... O Jezu, wszędzie są, co? Zwiększyli chyba w tym naszym kochanym Los Santos, Angels, Los Angeles.
Santos, Santos zwiększyli chyba bezpieczeństwo, bo tych pał tu jest od groma. Wjedziemy sobie tu jakąś... Już gubimy. Utrzymaj pozycję, przejmij teren klubu. Tego też nie kojarzę, to jest jakiś no... Na cztery koła. I... okej. O nie, helikopter! O nie, a tam jest policja znów. 100 punktów. Jest ucieczka. Dobra, jak już jesteśmy wolni. Sprawdźmy, gdzie jest najbliższy sklep z bronią. No, minęliśmy, świetnie. Zobaczymy, co tam się znajduje. I polecimy... Widzieliście te majteczki? Białe. Szczerze wolę czarne. Jezus Maria, ja jestem straszny. Jestem okrutnym człowiekiem, przepraszam was za to. Weź tą broń skryj, Zenek. Aha, no ja a propos Darka, bo tak mówię Zenek, to mi się od razu Darkiem kojarzy. Tak jak mówiłem, ten licznik za mną, który liczy subskrypcje wszystkie. Czemu mi już bateria w kamerze pada? Ja pierdzielę. Ten licznik za mną, nazwałem go Darek. Pewnie spytacie się o genezę tego imienia. Otóż to dlatego Darek, dlatego... Aha, super, to nie uciekniemy, więc jeśli pałę podjadę, to będę miał przerąbane. Chyba zadzwonimy do Lestera, żeby nam ten pościg anulował. Zawsze gdy jeżdżę samochodem, albo na przykład, znaczy ogólnie, no tak, jeżdżę samochodem, to zawsze jak gdy stoję na bramkach, albo gdy czekam na zielone światło, to zawsze dla mnie takim motywem jest... Zawsze takim dla mnie motywem jest to, że jeśli na przykład puszcza się zielone światło, zawsze mówię dzięki Darek, albo stoję na bramkach i muszę zapłacić i czekam, aż mi na przykład, nie wiem, da paragon i będę mógł wyjechać, albo biorę bilecik parking na autostradę i ja czekam, aż mi otworzy flaban. Dzięki Darek. Cholera wie, czy tam są podsłuchy, czy nie, czy taki człowiek rzeczywiście słyszy, zawsze mówię Darek. No i a propos Darka, pomyślałem sobie, że to rzeczywiście będzie dobra opcja, żeby nazwać tak nasz licznik, mój licznik, nasz licznik, a nasz dlatego, że was śledzi i Darek was wszystkich zna. Więc się możecie teraz przedstawić w komentarzu. Napiszcie swoje imię, napiszcie, czemu powinniście wygrać klawiaturę i przywitajcie się z Darkiem. Darek, wy Darek. Proszę bardzo. Darek was śledzi na bieżąco. Facebook, Instagram i YouTube oczywiście. Poza tym, że zaraz padnie mi pewnie aparat, to idziemy kupić broń. Czy jest coś... halo, ty, czemuś tak pojeżdżał z tą kamerą? Thank you very much, man. Okej, czy są jakieś nowe bronie? O, granatnik kompaktowy? Serio? Zajebiste. Ale brzydki grawura... Brzydki grawer jest. Ogólnie brzydki jest, ale... Mini SMG też spoko. Powiększony magazynek, skoro jest mini, to warto mieć więcej. O, Darek, widzicie? Już posłuchaliście. Bardzo dobrze. Darek wszystko widzi. Właśnie policzył wszystkie lajki na Facebooku. Darek was widzi, obserwuje na bieżąco. Ten mi się podoba. Dobra. To są starocie. Strzelba automatyczna. No spójrzcie, ile nowości dodali, gdy nas tu nie było. Grawer niech będzie czarny. Policyjne barwy, no bardzo. Okej, okay, no i klucza jako łomu też jeszcze nie miałem. Dobra. Kupione, świetnie, dzięki ziombel. Lecimy jeszcze do sklepu z ciuchami, bo musimy sobie outfitik kupić. I zobaczymy, jak to nasza chata. Jezu, jak ta kruma jest poodzierana, przepraszam cię. Cudowne auto, a tak zaniedbane. O, ten zachód słońca. Yummy. Dobra, sklep jest bardzo blisko. Jakiś chyba lumpek trochę. Ale to nic, ja w lumpek się mogę ubierać. A nie, to jest tutaj. Suburban, dobrze. Mi to pasi. Mam nadzieję, że wam również. Zobaczmy, co Suburban nam... Czy jak tam tą... Good, very good. Dobra. Marynarki. Aha, tego nie mam dopasowane marynarki. Czemu? Aha, bo musiałbym mieć marynarkę, żeby to dopasować. Skórzane kurtki. Takiego badasa możemy trochę zrobić. A zróbmy takiego badasa typu... Ej, ziombel. Sram pieniędzmi, noszę kurtkę za 10 kafli. O Jezu, za 25 kafli. Ale hajsu jest, żeby wydawać. Tylko akurat... Ups. Kurtki robocze, stylowe kurteczki. To są stylowe... Jak kelner w chińskim barze jakimś, czy tam knajpie. Nie, to nie są stylowe kurteczki. Płaszcze. O. Jak... O. Like it. Love it. Nie, takie już nie bardzo.
za bardzo oficjalne, ale te są fajne. Tylko kolory mi nie pasują. Good quality. Dobra, mamy już płaszcz. Warto byłoby się nakrycia głowy. A weźmy sobie jakąś. Taki uchachany szambonurek. Nie, czapki skate'owe, nie. O, to mi się podoba, to pasuje do tego. Tylko nie takie jakieś kolorowe świeczniki, tylko niech będzie. O! Stylowo, stylowo, stylowo. Dobrze, dobrze. No i remig już stylizant tutaj. Buciki. Myślę, że jakieś takie Timberlandziki by się przydały. Ale Jezu, te dresy są. O! A to jest mój aktualny ubiór. Nawet pasuje do tego, szczerze mówiąc. Pokosz mi się cały. O! Dobra, mi pasi. Tak. Agent, ale taki tajniak, nie? Taki tajniak, na cywila przebrany. Mi to pasi, zajebiście jest ubrany. Dobra, do domciu. Coś czuję, że naprawdę szykuje się fajny maraton z chłopakami. Jeśli chcielibyście ten maraton z GTA 5, to walcie śmiało oczywiście. Ja zadbam o to, żeby rzeczywiście on się odbył. I naprawdę fajne jest to już, że już się, że tak powiem, oswoiłem z nowym pokojem, o którym też wam muszę zrobić filmik zresztą, jeśli chcecie też piszcie. I a propos tego oswojenia, już naprawdę jestem fajnie wprowadzony w ten klimacik tego pokoiku i mogę pykać w GTA. Nie mówiąc oczywiście o tym, że pewnie znowu będę potrzebował cholernego odwyku po gierce z chłopakami, bo ja się tak wkurzam, jak gram z nimi, że to się po prostu w głowie nie mieści. A nie, czekajcie, to jest mój stary dom, czy nowy? Nie, wydaje mi się, że... Nie, to jest mój stary dom. Mój pierwszy dom, znaczy pierwszy, ten dom, w którym... To było świetne. Musicie przyznać, że to było zajebiste. Już tam mnie na czacie wyczaili. Pomyliłem domy i wszystkie moje auta są w tym drugim mieszkaniu, czyli tym, do którego teraz jedziemy. A propos mieszkań, to trzeba byłoby sobie zobaczyć, czy aby na pewno nie ma jakichś nowych, fajnych, bo już mi się troszeczkę też przejadło, jak wracamy do GTA i odcinek nazywa się kamera mi padła. Muszę to naprawić. Wait a second. To teraz kapkę bez kamery. I odcinek nazywa się Powrót do GTA. To fajnie byłoby sobie zrobić taką czystkę, szczerze mówiąc. A, Darek liczy. Idę po baterię. Dobra, nagrywa się, siema. No i a propos tych nowości. Nigdy jeszcze na odcinku... Zajebiście, też padnie ta bateria. Dobra, czyli nie ponagrywam już. Czyli będę się musiał z wami żegnać bardzo szybko. Kurde bele. Kurde. Co to ja porobił? Ludziska moje drogie, małe kochane. Dobra. Domek zobaczymy w najbliższym czasie. Już serio, pada mi kamera. W sensie druga bateria też jest padnięta. Zajebisty jestem, zajebisty. Jeśli chcecie kolejnego odcinka z GTA 5, wiecie co macie robić? Maraton, mam nadzieję, że zbliża się z chłopakami, bo będziemy pykali w nowe tryby adwersarza i inne rozgrywki, a zarazem też for free... Że tak powiem free let's play, czyli będziemy jakieś głupot robić na mieście. Piszcie co chcecie, jesteśmy w kontakcie, moi drodzy. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, cześć. This